Szanowni Państwo, dzisiaj 15 sierpnia 2022 roku. Dzień Wojska Polskiego, dzień wspominania największej chwały polskiego oręża XX wieku, czyli Bitwy Warszawskiej, gdzie zjednoczeni, zjednoczeni Polacy pod premierostwem Wincentego Witosa potrafili oprzeć się agresji sowieckiej Potrafili odeprzeć od bram stolicy wroga i zapewnić całemu pokoleniu dojrzewanie w niepodległej Rzeczpospolitej. Pamiętam, jak mój dziadek, który był ranny w tej bitwie pod Radzyminą po całym miesiącu walki jako ochotnik, gdy cofali się prawie od Mińska Białoruskiego, opowiadał mi, że ten dzień gdy szli w szturmie na Bagnety, on właśnie w czasie bezpośrednich walk został ranny. Później leczył się długie tygodnie, miesiące w szpitalu. Ten dzień był takim dniem, gdzie Polacy pokazali gniew, gdzie był nastrój, że wreszcie musimy tego wroga odeprzeć. Z Polski. Był nastrój takiego wzmożenia, że to jest ten moment, w którym trzeba działać. Patrzymy na Polskę i widzimy rozwalający się system naszego kraju. Rozwalający się system energetyczny, wyłączane kolejne elektrownie, burzone niektóre inne. Zadłużenie gigantyczne. Wyprowadzane również z budżetu, przelewane pieniądze, pustego, drukowanego pieniądza z NBP-u do rządu wbrew Konstytucji, które te pieniądze napędzają inflację, ale tworzą wrażenie, że można jeszcze kolejnym grupom społecznym coś obiecać czy coś podarować. Efekt w postaci milionów ludzi, którzy teraz w tych dniach dowiadują się, że są bankrutami, bo nie są w stanie obsługiwać kredytu. A nawet jeżeli odłożą ten problem o parę miesięcy, to przecież niczego to nie zmieni. Milionów ludzi, którzy dowiadują się, że ich przychody nie starczają na ich rachunki, nie mówiąc o jedzeniu czy czymkolwiek innym. Bieda szyby otwierane ponownie gdzie ludzie w rozpaczy grzebią w ziemi, narażając swoje życie, aby wydobyć węgiel, aby nie marznąć zimą. Mamy do czynienia z państwem, które na każdym kroku pokazuje niekompetencje swoich zarządzających. Rozwalający się płot na granicy, przez który można przejść w kilka sekund. Jakieś yy, zamówienia dla wojska, które yy, no, są od sasa do lasa bez żadnego pomysłu. Miliony wydawane na ochronę dla władzy albo na jakieś komisje do spraw badania Smoleńska, aby uprzyjemnić życie Jarosławowi Kaczyńskiemu. Widzimy postać właściwie humorystyczną przywódcy Polski, który któremu wydaje się, że przejdzie do legendy, już wypisuje tę legendę w podręcznikach historii dla dzieci, w którym próbuje narzucić wersję, że to on z bratem obalił komunizm, a w rzeczywistości jest zwyczajnym tchórzem, który ogłasza się męczennikiem, bo jakiś zresztą związany z jego partią prowokator rzucił w niego jajkiem. To wszystko stwarza Wrażenie takiego poczucia depresyjnego dla wielu ludzi, poczucia beznadziei, że nie można z tego wszystkiego wyjść. Szanowni Państwo, można. Polityka ma to do siebie, że raz na jakiś okres czasu następuje gigantyczna zmiana. Jesteśmy w przededniu takiego przesilenia politycznego. Nie wiadomo, czy ono się stanie na jesieni czy na wiosnę, ale widzimy już, te sondaże ostatnio pokazują wyraźnie, że pisłabnie i nawet ta monstrualna propaganda TVP, która ogłupia ludzi, która po prostu jest zbudowana na zwyczajnym kłamstwie, oszustwie, oszczerstwach, pomówieniach i na wierze w to, że ludzie są po prostu bezdennie głupi. Ta cała propaganda też traci na znaczeniu, bo mm, zderza się z rzeczywistością. No, jeżeli telewizja tłumaczy, że jest wspaniale, a człowiekowi nie starcza do pierwszego i nie może niczego kupić, bo ceny rosną, no to zaczyna się zastanawiać, zaczyna szukać. Ta, to przesilenie polityczne, szanowni państwo, to jest oczywiście ogromne zagrożenie i pewnie będzie wiele wokół tego. Zamieszania, ale to też jest ogromna szansa. My możemy zbudować Polskę naszych marzeń. To od nas zależy, jaka ta Polska będzie. Musimy przede wszystkim w to uwierzyć. Miliony ludzi w Polsce, zdecydowana większość jest dzisiaj przeciwna temu wszystkiemu, co się dzieje. My musimy sobie tylko uświadomić, że to od nas zależy, czy tak będzie dalej, czy też nie. To jest w naszych rękach tak naprawdę jest. i to każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście się angażuje w to, żeby to zmienić? I to, że mamy różne poglądy na różne tematy. to jest normalne demokracji. My nie musimy się teraz różnić dzielić tej kwestii. Spór jest jasny, jesteśmy my i są oni. oni, to jest partia, która postanowiła uwłaszczyć się na Polsce, rozkaść nasze dobra, aby sobie stworzyć nową elitę, jak powiedział Jarosław Kaczyński. I tą elitę, która będzie zawdzięczała wyłącznie jemu majątek, pozycję społeczną i bezpieczeństwo. Również bezpieczeństwo przed odpowiedzialnością karną. Tę elitę chcieli jak rak. Zbudować na organizmie naszego społeczeństwa. To się nie może udać, dlatego że Polacy nie dadzą sobie odebrać wolności, bo zbudowanie tej elity tak naprawdę oznacza zabranie Polsce wolności, polakom wolności, zabranie majątków, zabranie tym, którzy walczą wolności osobistej. Oznacza po prostu zbudowanie państwa autorytarnego, gdzieby tyran Dawnych kategoriach tego słowa, czyli Jarosław Kaczyński, będzie decydował o życiu i śmierci swoich obywateli. Na to zgody nie będzie. Kiedy to się skończy i jak możemy to zrobić? Po pierwsze, nie możemy się dzielić w opozycji, również dzielić światopoglądowo. Mamy różne poglądy, ale to nie jest tak, że jest jakieś przeciwstawienie tradycji i e, współczesności. Że jest przeciwstawienie wiary i rozumu, że jest przeciwstawienie programu modernizującego i programu, który zachowuje naszą kulturę i tożsamość narodową. Nie ma takiego przeciwstawienia. Polska jest jedna. Mamy tylko problem, że w wyniku splotu różnego rodzaju okoliczności i złej woli wielu osób, Jesteśmy rządzeni przez złodziei, którzy chcą nam ukraść nasz kraj. I ten problem musimy rozwiązać, a później będziemy się kłócić, na ile na, yy, nas będzie stać, o kwestie detali. Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy, ale również nie czas dyskutować o kolorze tych róż, gdy płonie las. To jest temat na potem, po ugaszeniu pożarów. Możemy odbudować nasz kraj. To jest możliwe, proszę Państwa. Możemy być przyjaźni dla sąsiadów, mieć dobre relacje ze wszystkimi, którzy nie są naszymi wrogami, jak Rosja. Możemy okiełznać nacjonalizm, możemy spowodować, że 1 sierpnia nie będzie jakiś Bąkiewicz-Ham maszerował po stolicy, nawiązując do faszystowskich. Tradycji. Możemy to zrobić, proszę Państwa. Możemy stać się potęgą w ramach Unii i pomóc Europie być potęgą na świecie. To jest możliwe. Możemy pomóc Ukrainie. Możemy pomóc jej wygrać walkę z Rosją i im większa nasza będzie pozycja w Unii i w ogóle w świecie Zachodu, tym lepiej tej Ukrainie pomożemy. Powoli kończą się wakacje roku 2022. Zbliża się jesień. Musimy, proszę Państwa, tej jesieni pokazać nasz gniew. Tej jesieni, tej zimy. Gniew czasem jest rzeczą dobrą. To nie jest zawsze tak, że gniew jest nieuzasadniony czasem ten gniew trzeba okazać w życiu prywatnym ale też w życiu narodowym my musimy pokazać gniew na to złodziejstwo na to hamstwo, na tę niekompetencję na te buractwo które się szerzy wśród rządzących musimy pokazać gniew bo oni się tego gniewu przestraszą ale to czy my pokażemy gniew zależy od tego czy każdy z nas indywidualnie będzie w stanie ten gniew wobec rządzących pokazać w manifestacjach, we wpisach na Facebooku, Twitterze, w innych mediach społecznościowych? W zaangażowaniu się w rozprowadzaniu treści antyrządowych, chociażby poprzez powielanie różnego rodzaju programów. Myślę też o moim programie YouTube, a. ale nie tylko mnie to dotyczy. Mamy programy coraz liczniejsze i pana marszałka Radosława Sikorskiego, które serdecznie polecam, i Michała Kamińskiego, wielu innych. Można też wspierać różne fundacje, które działają na rzecz opozycji. Polecam Fundację Obrony Demokracji, ale nie tylko. Komitet Obrony Demokracji. Bierność będzie oznaczała nasz upadek. Jeżeli przyjmiemy to wszystko jak pokorne cielaki, to nas po prostu Kaczyński zaszlachtuje. My musimy w tej jesieni pokazać mu, że nie będzie w stanie zrobić żadnej prowokacji, poudawać kolejnego zamachu na siebie i ogłosić stan wojenny, żeby nie zrobić wyborów. Że to taki numer mu nie przejdzie, bo to jest szykowane, proszę Państwa. Oni to rozważają. Jakąś prowokację zrobić, ogłosić stan wojenny, bo Rosja, bo coś, i zamknąć temat wyborów, zamrozić do czasu zakończenia stanu wojennego, który nie wiadomo kiedy się skończy. To są rzeczy, które oni planują. Odpowiedzią na te próby może być tylko gniew. Gniew całego narodu. Dlatego szykujmy się. Szykujmy się również psychicznie, bo Nadchodzi czas gniewu. I tylko gniew narodu może oczyścić atmosferę w Polsce, może doprowadzić nas do odbudowania naszego kraju i do prawdziwej wolności. Dziękuję Państwu uprzejmie. Pamiętajmy też o tych, którzy 102 lata temu wywalczyli nam naszą niepodległość w gniewie który doprowadził do tego, że szturm na bagnety 15 sierpnia się powiódł i wróg uciekł. Dziękuję Państwu. Przejmie.